Siemano Gramerski, bardzo serdecznie z tej strony MyWord5. Dzisiaj pokażę Wam w programie Adobe After Effects, jak robić audio spektrum. Zapraszam. Ok, otwieram nasz program. Klikamy Composition, New Composition, nazywamy to tam jak chcemy, na przykład Audio Spectrum. Tak się będzie nazywał nasz efekt. Ok, mamy. Teraz musimy dodać naszą muzykę, klikamy Import, File i po prostu nasza muzyka, na przykład Alan Walker. OK, musimy tu oczywiście dać. Klikamy New, Solid, najlepiej zielony. I nazywamy to sobie jak chcemy. Make Comp Size. OK. I teraz klikamy Effect, Generate i Audio Spectrum. To jest nasz Audio Spectrum. Tutaj musimy zaznaczyć, do czego ma być podporządkowany nasz audio spektrum i ma być podporządkowany do naszej muzyki. Dzięki temu teraz będzie sobie tak skakało do naszej muzyki. Możemy to oczywiście edytować. Tutaj, jak cała nazwa wskazuje, zaznaczamy start początkowy naszego audio spektrum i start końcowy. Jadę sobie po bokach. OK. Teraz. OK, tutaj sobie przewinęłem, żeby mógł Wam coś pokazać. Może jeszcze troszeczkę damy sobie tych, OK. Tutaj zaznaczyłem sobie maksymalną wysokość naszego audio spektrum. Ja sobie tam tak, o, nie za duże. Tu zaznaczamy grubość naszego audio spektrum, może być nawet i takie. Ale ja dam sobie, można powiedzieć, takie softness daje nam wyraźność naszego audio spektrum. Ja dam sobie dość wyraźnie. OK, tutaj zaznaczamy sobie nasz kolor naszego audio spektrum. Ja sobie dam niebieski i ciekaw, czy z żółtym będzie ładnie. OK, teraz ładnie wygląda. Jeśli chcemy mieć nasze audio spektrum wielokolorowe, możemy pokręcić sobie tych. Jak widzimy, teraz nasze audio spektrum jest w kolorze ten. Do naszego audio spektrum możemy dodać oczywiście różne efekty, na przykład stylizm i glass albo plastik, cokolwiek sobie chcecie. Tylko zobaczymy jeszcze, jak to gra, w sensie jak to wygląda. Myślę, że nie wygląda to źle. OK, teraz możemy dodać nasze efekty. Stylizm i glas. Czy coś się zmieniło? Nie wiem. Oczywiście mój komputer jest za słaby, żeby to ogarnąć, ale coś się tu dzieje. Możemy tu także nasz glas troszeczkę zmienić. Tu mamy tło, ale oczywiście go, w sensie cień, ale oczywiście nie widać go na czarnym tle. Tu możemy sobie zmienić ten właśnie poziom tego szkła i możemy zmienić także jego kolor, na przykład na czerwony, i wokół tego będzie wszędzie czerwone, tak jakbyśmy widzieli to przez czerwone szkło. Ale ja tam wolę biały. OK, tak to mniej więcej wygląda. Light direction możemy zmienić. Oczywiście. I zmienić oczywiście typ tego światła. Ale ja tym nie za bardzo rozumiem. OK, mam nadzieję, że ten prosty odcineczek Wam się podoba.
i będziecie mogli zrobić własny mix, czy co wam tam się podoba. Oczywiście w jakimś tam programie, gdy to zapiszemy, możemy wyciąć to czarne tło i wstawić jakieś inne z internetu. Ja byłem MyWorldGames, mam nadzieję, że wam się podobało. Żegnam się z wami, na razie, cześć.